Powiedziałbym, że kolejna kolejka już jest za nami, ale niestety dalej trwa. I żeby wyrobić się z wszystkim w czasie, muszę teraz nagrać to podsumowanie bez zakończenia jeszcze spotkań, dodatkowego spotkania, tak naprawdę Chelsea i Tottenhamu. Ale przejdźmy sobie do tego wszystkiego. Łącznie 61 punktów Ranka na ten moment przed tym właśnie meczem 1800. Dokładnie równiutka, także wygląda bardzo dobrze, ale są pewne problemy. Problemy między innymi tyczą się Neto, który nie zagrał, jest on moim podstawowym bramkarzem, no ale niestety wygląda na to, że wypadł. W ogóle też muszę zastanowić się nad tym, jak go zmienić na przyszłe kolejki, chciałbym tego bench boosta zagrać jakoś spoko, więc Neto musiałbym się tak czy siak pozbyć. Minus taki, jest mało transferów dostępnych, które mam, także najprawdopodobniej jakieś minusowe punkty niedługo będą musiały wlecieć. Oprócz Neto, oczywiście w składzie mam Pedro Porro na obronie, który tym razem zaliczył tylko jeden punkt, a Kanji, wreszcie dowiozony tutaj ładnie jest, 1%, że go posiada 8 punktów. No i region nie tym razem, tylko jeden punkt. W linii pomocy jest to Son z 7 punktami na ten moment i dodatkowy mecz do rozegrania. Czy tam coś się wydarzy? Może być to otwarte spotkanie na takie, przynajmniej liczę, że te obie różne powalczą, no i może Son jakieś dodatkowe punkty dowiezie. No jeżeli nie, no to 2-3 punkty jeszcze mogłyby od niego wpaść, co da łącznie 10 punktów za tą kolejkę. Obok niego Bruno Fernandes tym razem z blankiem, 4 punkty po tych poprzednich świetnych występach, no teraz jest trochę niestety gorzej. No i łącznie zdobył on tylko 4 punkty, ale obok niego ratuje ten wynik Bukayo Saka 12 punktów, no naprawdę bardzo dobry występ. Bramka, asysta, bonusowe punkty, to wszystko załatwił Bukayo Saka w tym game No i łącznie tych punktów ma on aż 12. No i po pierwszym spotkaniu Palmer, który niestety również z Blankiem. No i tak naprawdę tutaj na no odkucie się na kapitanie zostało tylko to drugie spotkanie, żeby coś wpadło fajnego punktowego, bo na ten moment na kapitanie, tak jak wspominałem, punktów łącznie daje on. 4. No i na ataku troszkę też ciekawie, bo troszkę tych punktów jest. Pierwszy jest Halant, punktów 5 e, bodajże tylko za bramkę z tego co widzę dokładnie. E, Kolejny zawodnik to Muniz. Tutaj oznaczony jest u mnie jako gwiazda, ponieważ posiada go mało procent osób, oczywiście jako gwiazdy, gdzie sprawdzam sobie statystyki, czyli na stronie Live FPL. Również Bramka na jego koncie, oczywiście, cały mecz praktycznie rozegrany, także również dwa punkty, łącznie daje to punktów 6. No i ostatni zawodnik, tutaj zdecydowanie gwiazda tego zespołu i gwiazda tego GameWeeka, czyli ISAK punktów 13, wybramki, 3 punkty bonusowe, no i oczywiście 90 rozegranych minut. Łącznie daje tą fajną, piękną liczbę 13 punktów. No i jest to jeden z jaśniejszych właśnie punktów tego właśnie zespołu. Jezu, ile razy powiedziałem punktów i właśnie. E, zerknijcie sobie jeszcze oczywiście na ławkę rezerwowych bez żadnych fajerwerków. Trzeba będzie pomyśleć jak to zmienić. Tutaj też widzę na stronce podsumowanie. I zdecydowanie w tej kolejce siadłby Gordon. No, niestety go nie wziąłem. Trochę się też boję jego kontuzji, które w tym sezonie no, trochę często mu się przydarzały. Bardzo bym chciał, żeby ta podwójna kolejka oddała w przypadku poszczególnych zawodników, takich jak Pedro Porto czy Cole Palmer. Czy tak się stanie, zobaczymy. To właśnie już czeka nas wszystkich w piątek. No i potem trzeba będzie wybrać skład na kolejną kolejkę, też oczywiście, pewnie biorąc pod uwagę, co się zdziało w tej. Mm, Zerknijmy sobie na Ligę FPLFC. Pierwsze miejsce utrzymuje Jan Pykało, kolejny świetny wynik. Transfer taki sam jak u mnie z Salach do Bruno Fernandesza. Eee, no i 74 punkty łącznie zebrane. A Janek ma tutaj czterech zawodników, którzy mają tą podwójną kolejkę. Bo oprócz Palmera, Sona i Pedro Porro ma on jeszcze Petrowicza, czyli obecny numer 1 w bramce Chelsea. Ale zdecydowanie dobry wynik zawdzięcza on Kevinowi De Bruyne, eee, Guardiolowi czy Gordonowi. Bardzo ciekawy ten skład. Mocno tutaj postawiona karta na Manchester City, co ostatnio się opłaca, szczególnie w przypadku Guardiola, który tych punktów dowozi całkiem sporo. Tak sobie teraz patrzę na niego. No i ostatnie trzy spotkania to 12 punktów, 6 punktów i 15 punktów. Także naprawdę bardzo dobry wybór z tym Guardiolem. Gratuluję. No i zobaczymy, jakie będą kolejne punkty Janka i czy utrzyma tą pierwszą pozycję w Polsce. Jeżeli natomiast chodzi o mój skład na kolejkę 36, czyli już tą kolejkę przed kolejką. Która jest kolejką podwójną, czyli kolejką 37, no to na razie bez większych fajerwerków. też się zastanawiam, co by tu można było zrobić. Jest kilku zawodników, których potrzebuję wymienić e, po prostu na zawodników, którzy mają podwójną kolejkę. Tak jak wspominałem, na pewno minusowe punkty wlecą. Na ten moment mam na bramce e, netto, ale czy to się nie zmieni czasem na Edersona albo na Petrowicza? Tego jeszcze nie wiem. Na pewno mnie stać. Na pewno taki transfer byłby tr czymś dobrym tym bardziej, że no jednak lepiej jest mieć bramkarza, który jednak gra, a ja de facto potrzebuję wymienić dwóch bramkarzy. Hmm, czy to się będzie opłacało za minusowe? Nie wiem, eee, także będę musiał to pomyśleć, no ale jeden na pewno będzie musiał zostać wymieniony, więc bardzo prawdopodobne, że to będzie jeden z transferów właśnie przed tą nadchodzącą kolejką u mnie w składzie. Oczywiście linia obrony, no to Pedro Poro grający z Liverpoolem. Liverpool ostatnio ciężkie game weeki, ciężkie w ogóle kolejki za nimi, E, powiedziałbym tak mentalnie, tutaj jakieś kłótnie Salaha z, z Kloppem. Nie wyglądało to w ogóle najlepiej też na boisku, i wygląda na to, że Liverpool wypadł z wyścigu o mistrzostwo. A Tottenham wciąż bije się o spot w lidze Mistrzów. Także tutaj Pedro Poro ma pewne miejsce u mnie. Kolejny obok niego Kanji grający z Wolves. E, City również w wyścigu o mistrzostwo. Także e, tutaj muszę przyznać, że i City i Arsenal dają dobry show pod koniec sezonu. No i myślę, że Pep tego nie odpuści, więc Akanji tutaj będzie u mnie grał w tej kolejce. No i ostatni zawodnik na obronie na ten moment to Region z Fulham. Co prawda ostatnia kolejka słabsza, ale poprzednie naprawdę dobre. Jedynie tutaj mógłby wlecieć za niego z, ob... z mojej ławki rezerwowych Gusto, który jak wiemy leczy kontuzję, może dostać tam jakieś szczątkowe minuty pod koniec, więc nie wiem, czy warto na ten moment ryzykować. W sumie w międzyczasie stwierdziłem, że dorzucę jeszcze jednego obrońcę i będzie to Gabriel z Bermów. Tak jak wspominałem, tutaj no, Arsenal nie może sobie odpuścić tego wyścigu o mistrzostwo, więc będą na pewno starali się zachować czyste konta, co im ostatnio całkiem dobrze wychodzi. Więc też Gabriel u mnie na obronie tym razem zagra. Było to kosztem innego zawodnika, ale to zobaczcie zaraz. Jeżeli chodzi o linię pomocy, to mamy oczywiście Sona z Liverpoolem. Podobny case jak w przypadku z Pedro Poro, tak jak wspominałem. Trochę Son ma gorszą formę, więc to na pewno jest minus. W ogóle Tottenham troszkę gorzej teraz wygląda, można powiedzieć. Aczkolwiek i tak udało mi się strzelić dwie bramki Arsenalowi w tych oczywiście derbach północnego Londynu, które zawsze rządzą się w sumie też swoimi prawami. Więc tutaj Son. Obeł niego Bruno Fernandes, również bardzo dobre poprzednie kolejki. Teraz oczywiście ja go kupiłem, no to Blanka, ale to jest chyba taki FPL-owy klasyk, jeżeli kogoś kupujecie, no to potem oczywiście wali Blanka. Eee, grającą z Crystal Palace w tej kolejce które defensywnie wygląda jakoś tragicznie, więc nie spodziewałem się jakichś niesamowitych fajerwerków tutaj od Bruno i w ogóle ze strony United. Kolejno Saka, wyścig o trofeum. Saka ostatnio w całkiem dobrej formie, także tutaj liczę jak najbardziej na punkty i na ten moment Saka będzie moim wicekapitanem. No i ostatni zawodnik w pomocy to oczywiście Cole Palmer. Myślę, że nie można sobie pozwolić na to, żeby go wrzucić na ławkę, jeżeli tylko jest zdrowy, jeżeli tylko Chelsea ma kolejkę, to Cole Palmer myślę, że powinien grać Czasami może zdarzyć się mniej punktów, może zdarzyć się blank, ale widzieliśmy, że w tym sezonie to naprawdę jest bardzo właśnie rzadkie zjawisko, a West Ham po, pozwala jednak na te bramki, pozwala na te strzały przeciwko sobie, więc myślę, że Cole Palmer tutaj może mieć całkiem dobry game week. No i dwóch napastników u mnie to oczywiście Haaland, grający z Wolves i akurat tutaj kapitana na ten moment nie będzie i w tym momencie u mnie kapitan jest na tym ostatnim zawodniku, czyli na Isaku, który ma naprawdę całkiem dobrą formę. Grają oni z Bernie, które jest no, kandydatem do spadku, i na ten moment, właśnie tak jak wspomniałem, Isaac jest u mnie na kapitanie. E, ławka rezerwowych to Turner, Muniz, Bartley i Gusto. E, liczę na to, że Gusto jak najszybciej wróci, no bo potem też podwójne kolejka czeka na Chelsea. No i muszę właśnie rozkminić, co z resztą składu. Na pewno jakieś minusowe wlędzie, będzie tutaj, wlecą te minusowe punkty. No i tym ostatnim zawodnikiem jest Isak, który jest u mnie na kapitanie ze względu na ostatnią formę. No i na mecz z Bernie, który jest kandydatem do spadku. Więc tutaj myślę, że Isak może mieć całkiem dobre żniwo punktowe. Mam nadzieję, że tak będzie. E, wiadomo, że ta decyzja u mnie się jeszcze może zmienić. Jeżeli byście chcieli zobaczyć, jaki będzie mój finalny skład, no to zaglądajcie do do, na Twittera. FPLFC. Link macie w opisie. E, ławka rezerwowych, no to Turner, który nie gra. Muniz Barkley, Gusto, Gusto, który tam dochodzi do siebie po kontuzji. Na pewno będzie tutaj dużo jeszcze zmian, mimo tego, że tych kolejek jakoś wiele nie zostało. Na pewno będą jeszcze minusowe punkty, bo tak jak mówię, chcę tą kolejkę podwójną całkiem ostro zaatakować, no bo chcę jeszcze użyć swojego bench boosta w jak najlepszej formie, w jak najlepszym jego wymiarze. Tak wygląda skład. Formacja 4-4-2 na tą kolejkę. Powodzenia wszystkim, zielonych strzałek. No i cóż, słyszymy się już po kolejce. Cześć!